Cześć! Dzisiaj o nadchodzącym meczu Szwajcaria-Polska w Billie Jean King Cup, o fantastycznej serii Daniel Collins i o ostatnich występach Huberta Hurkacza. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od polskiego tenisisty, który jest już w drugiej rundzie turnieju w Monako, w Monte Carlo. W pierwszej rundzie pokonał Jacka Drapera, 39. tenisistę świata. Hubert męczył się trochę, pierwszego seta wygrał łatwo, w drugim niestety dał się przełamać i w trzecim, gdy prowadził dość wyraźnie, już był o gem od zwyciężenia w całym spotkaniu, no to niestety znów stracił przewagę. I wtedy był tiebreak. No, jak to mecze Huberta Hurkacza, niestety muszą być tiebreaki, co najmniej jeden. Brytyjczyk jednak nie dał rady, to Polak okazał się lepszy i awansował do kolejnej rundy. Co ciekawe, obaj panowie zmierzyli się także w zeszłorocznej edycji turnieju w Monte Carlo, tylko wtedy na etapie drugiej rundy. To było piąte zwycięstwo Huberta w tym roku na kortach ziemnych. To trzeba odnotować, bo przecież kilka dni temu zaledwie zwyciężył w imprezie w Estoril. Ranga ATP 250, czyli nie najwyższa, no ale jednak trzeba absolutnie docenić osiągnięcie naszego reprezentanta. Pierwszy tytuł na kortach ziemnych Huberta Hurkacza. Mała impreza może i ci rywale nie najwyżej sklasyfikowani, nawet na pewno, bo ci pierwsi spoza pierwszej setki w ogóle, no ale właśnie, Hubert, który nie czuje się zbyt pewnie na tej nawierzchni, to jest na pewno dobra zapowiedź ta wygrana w Portugalii, że może poczuje się lepiej na kortach ziemnych, że złapie trochę luzu, uwierzy w siebie po prostu na tej nawierzchni i w Monte Carlo, czy w Rzymie, czy na Roland Garros przede wszystkim będzie w stanie grać lepiej. Przecież nasz tenisista wychowywał się także na kortach ziemnych i musi po prostu uwierzyć, że jest w stanie tak samo skutecznie jak na trawie przede wszystkim oczywiście, czy nawet na kortach twardych, rywalizować na mączce. Jeszcze warto zauważyć, że Hubert po tym triumfie w Estoril ponownie jest 8 w rankingu ogólnym ATP. W styczniu też był tak wysoko, ale nigdy wcześniej nie był wyżej. I to trzeba odnotować, bo jest szansa, że wskoczy na 7 miejsce. Jak sprawdziłem, do Holgera Rune traci 130 punktów, a pamiętajmy, że Hubert broni bardzo małej liczby punktów, jeśli chodzi o sezon gry na kortach ziemnych w tym roku. Nieco ponad 200, już właściwie wszystkie obronił. No i co teraz wywalczy na tej nawierzchni, to będzie jego na plus w zestawieniu ATP. Być może awansuje na rekordowe 7 miejsce w najbliższych tygodniach. Jego kolejnym rywalem w Monako będzie Hiszpan Roberto Bautista Agut. Dzisiaj 90. na świecie, 35-letni, bardzo doświadczony zawodnik, no ale przecież kilka lat temu czołowe nazwisko rozgrywek męskich, 9. nawet w rankingu ATP. No, zobaczymy, jak sobie Hubert poradzi. Kolejny ważny sprawdzian oczywiście dla niego. To jest turniej też domowy, bo przecież ma mieszkanie w Monako, tam czuje się bardzo dobrze. No ale zobaczymy też, bo oczywiście trzeba też troszeczkę studzić nastroje. Ten turniej w Estoril to była impreza nie najwyższej rangi. Pierwsza runda, no to dobrze, że pokonał Drapera, ale to dopiero pierwsza runda. I tak naprawdę weryfikacja jego możliwości na mączce dopiero nadchodzi Agut, a może później kolejni mocniejsi jeszcze rywale, bo w turnieju przecież grają Djokovic, Zwieriew, Sinner. Nie ma tylko Carlosa Alcaraza. Hiszpan ponownie ma problemy zdrowotne, co może martwić, bo przecież ma zaledwie 20 lat, a co jakiś czas wypada z powodu urazów zdrowotnych. No i cóż, no, oby udało mu się trochę odbudować właśnie elementy przygotowania fizycznego, zdrowotne, bo przecież no, jednak nie może być tak, żeby tak często wypadał. Tutaj na pewno jego team musi troszkę nad tym popracować. Kolejny temat, o jakim chciałem powiedzieć, to przede wszystkim fantastyczna seria Daniel Collins, amerykańskiej tenisistki, którą znamy od lat. 30-letnia zawodniczka słynąca z gry zero-jedynkowej, skrajnie agresywnej. Albo wchodzi, albo nie wchodzi. I Iga Świątek miewa czasami z nią problemy, chociaż tylko raz generalnie przegrała z Collins w Australian Open 2022, ale no to są takie mecze, w których Iga nigdy nie wie, czy będzie rywalka stawiała jakby duży opór, czy nie. Chociażby przecież w Australian Open w tym roku ten mecz był bardzo wyrównany. Iga przegrywała w decydującym secie. Już wydawało się, że w ogóle odpadnie na poziomie drugiej rundy, ale jednak ostatecznie podniosła poziom. Wtedy Amerykanka się rozsypała, no i skończyło się tak, że Iga wygrała.
Aktualnie Collins ma za sobą już serię 13 zwycięstw. Triumfowała w niebyle jakich imprezach, bo przecież WTA 1000 w Miami i w ostatnich dniach w WTA 500 w Charleston. Korty twarde, korty ziemne, te amerykańskie oczywiście specyficzne, ale jednak widać nie robi to dla niej w tym momencie różnicy i w czasie tych spotkań 13 straciła tylko dwa sety. Zwyciężając na Florydzie, Danielle Collins odnotowała jeden ze swoich największych sukcesów w karierze, bo przecież no, nigdy wcześniej nie była nawet w finale turnieju rangi WTA 1000. W meczu finałowym pokonała Jelenę Rybakinę, która jest przecież w świetnej formie na początku tego roku, a wcześniej chociażby również wyrzuciła z turnieju Jekaterinę Aleksandrową, która w Miami z kolei ograła Igę Świątek jakiś czas temu. W Charleston Collins pokonała Marię Sakkari, Darię Kasatkinę, dla której to już trzeci finał w tym roku, no i trzeci niestety z punktu widzenia Rosjanki przegrany. Generalnie Collins po tych sukcesach jest już czwarta w rankingu WTA Race, czyli obejmującym wyniki tylko z tego sezonu, a w rankingu ogólnym WTA jest 15. Tak wysoko nie była od stycznia 2023 roku, tuż przed tym, jak musiała bronić bardzo wielu punktów za Australian Open 2022, gdzie oczywiście była w finale, przegrała wtedy z Ashley Barty, Australijką, która dwa miesiące później zakończyła karierę. Historia jest o tyle ciekawa jeszcze w przypadku Danielle Collins, że przecież po przegranej z Igą w tym roku w Melbourne zapowiedziała oficjalnie, że kończy karierę po tym sezonie. Mówiła, że to kwestia prywatna, że po prostu chce być mamą i nie ma już za bardzo czasu. Potem się otworzyła w mediach i dodała, że cierpi na chorobę endometriozy, niestety dość popularną w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o kobiety w wieku rozrodczym. I właśnie Collins zdecydowała, że nie chce dłużej grać, nie chce jakby tracić tego czasu. Ten rok jest jej ostatnim w zawodowej karierze. I od tego momentu zaczęła coraz lepiej grać, a te ostatnie spotkania, no to przecież rewelacja. Wydaje się, że jakby trochę uwolniła swoją głowę. Po prostu podejście ma teraz prawdopodobnie takie, że nic już nie mam do stracenia, chcę się cieszyć grą, zostały mi ostatnie mecze, ostatnie tygodnie rywalizacji, dam z siebie wszystko. Collins, która zawsze grała bardzo mocno, agresywnie, potrafiła grać jak najlepsza tenisistka świata, miewała jednak wahania formy, trochę chyba też również na tle przygotowania mentalnego, a to sprawia, że Collins jest w tym momencie jedną z najlepszych tenisistek i wielkim zagrożeniem dla wszystkich tak naprawdę rywalek w turze. Collins nigdy nie kalkulowała. Potrafiła grać w sposób szalony, imponujący, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, no to pamiętam ten drugi set w Melbourne w tegorocznym turnieju Australian Open z Igą Świątek. To był popis Amerykanki. No ale potem w trzeciej partii no właśnie rozsypała się i nie dała rady wyeliminować Igi Świątek. Teraz, jeśli będzie w stanie grać na dłuższym okresie, co właśnie widzimy tak skutecznie, no to zobaczymy, jak będzie na kortach ziemnych w Europie. Stuttgart, Madryt, Rzym, Roland Garros. Trzeba naprawdę uważać na Amerykankę. I na koniec o meczu Szwajcaria-Polska w Billie Jean King Cup. To spotkanie czeka nas już w najbliższy piątek i sobotę. Stawką awans do finałów tych rozgrywek w listopadzie w Sewilli się odbędą. Finały. No, Polki zagrają w składzie Iga Świątek bez Magdy Linet ostatecznie, bo z powodów rodzinnych musiała jakby odpuścić to spotkanie, ale będzie Katarzyna Kawa, Magdalena Fręk przede wszystkim i Maja Chwalińska. Wszystko wskazuje na to, że Iga zagra co najmniej jedno spotkanie. Dużo zależy też od tego, jak to spotkanie będzie się układać, oczywiście jeśli chodzi o rywalizację na korcie. Przypomnijmy, że do zwycięstwa reprezentacji potrzebne są 3 punkty. O wszystkim może zadecydować debel w składzie gospodyń, m.in. Wiktoria Golubicz, Jill Teichmann, ale zawodniczki, które w ostatnich tygodniach nie imponują, nie ma Belindy Bencic. Zobaczymy też, kto będzie pokazywał mecz Szwajcaria-Polska w Billie Jean King Cup, bo na ten moment, gdy nagrywam odcinek, nie ma decyzji ostatecznej. Może Polsat Sport, który przecież transmitował United Cup w tym roku, przejął od TVP Sport. Może WP Pilot, który przecież pokazywał finały Billie Jean King Cup w zeszłym roku. Viaplay wątpię, bo ta platforma wycofuje się z naszego kraju w przyszłym roku, ale pokazywała finały tych rozgrywek w poprzednich latach. Wiem tylko, że na razie jeszcze nie ma jakby ustalone, no ale byłoby szkoda, gdyby tego meczu z udziałem przecież Igi Świątek, która wraca do reprezentacji, żadna polska stacja czy platforma nie pokazywała.
W czwartek odbędzie się oficjalna ceremonia losowania gier pierwszego dnia, czyli piątkowego. Wiemy, że pierwszego dnia właśnie singlowe spotkania rozpoczną się o godzinie 14, a chwilę po tym meczu będzie kolejny, tak około 20 minut. No i potem w sobotę panie będą mierzyły się od 13, a potem to drugie spotkanie, no i ewentualnie jeszcze debel właśnie na zakończenie. Wiemy także, że sobotni plan zakłada rywalizację pierwszych rakiet obu państw i drugich. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, czego spodziewacie się po meczu Szwajcaria-Polska, czy podejrzewacie, że to będzie łatwe zwycięstwo Polek, czy niekoniecznie. Jak patrzycie na ostatnie występy Huberta Hurkacza, czy będzie ziemniakiem, czyli tenisistą, który jest w stanie jakby przyadoptować się w kapitalny sposób do tych warunków, być nawet specjalistą od tej gry, no jeszcze daleko może Hubertowi brakuje, ale czy waszym zdaniem poczuje się po prostu pewniej i osiągnie jakiś bardzo dobry wynik w Monte Carlo, trzymajmy kciuki za to. I jak patrzycie na formę Daniel Collins właśnie w ostatnich dniach? Czy będzie zagrożeniem dla najlepszych również w Europie na kortach ziemnych? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.